Witam w części 12 naszego tutoriala modelowania tego robota z konceptu. My w tym tutorialu zajmiemy się tymi dwoma elementami. Wprawdzie ja stwierdziłem w poprzednim, że zrobimy je identyczne i pewnie też tak będzie. Chociaż być może one i w zamyśle są identyczne, tylko po prostu koncept jest tak, a nie inaczej narysowany i widać tutaj różnicę, jednak ten element jest według konceptu no, bliżej nas niż ten. Więc być może faktycznie są identyczne, chociaż tutaj jest inna grafika. Nieważne, my zrobimy identycznie, najwyżej potem troszeczkę przerobimy. Przejdźmy sobie tylko tutaj do opcji Matcap. Matcap to jest po prostu taki podgląd. Kto nie wie oczywiście, bo są osoby, które to doskonale znają, są osoby, które bo w tej chwili właśnie to poznały. Tutaj mam do wyboru kilkanaście różnych predefiniowanych jakichś tam tak zwanych matcapów. Mogę sobie sprawdzić model na różnych tam, na różnym shadingu, takim viewporcie. Jest kilka ciekawych, to jest dość pomocna rzecz, powiem wam. Można sobie ujednolicić na chwilę. Taka ciekawostka na początku tego tutoriala, ale przejdźmy już do konkretów. Więc no, skoro to jest tutaj w ten sposób, czyli pod kątem 90 stopni względem tego elementu, teraz już widzę, że tutaj delikatnie przesadziłem z długością tego elementu. Śmiało to zmniejszyć i oczywiście wykorzystać tą ściankę, żeby sobie tutaj przesunąć kursor do środka, więc jesteśmy teraz w miejscu docelowym. I co zaczniemy? Wiecie co, cirkl najlepiej. I teraz jeżeli mamy po prostu element bez ścianek, a jesteśmy w widoku ścianek, no to nic nie zrobimy ciekawego, musimy przejść do widoku no, najlepiej werteksu, bo wtedy też to fajnie jest wszystko widoczne. Oczywiście jesteśmy w złej rotacji naszego elementu, którym będzie no to coś, no, jakiś element, nie wiem czy to jest jako jakby, nie wiem, do spawania, czy czegoś takiego. Przejdźmy tutaj na globalny. To jest mniej więcej większe niż to. Plus minus. Czyli to takie teraz jest nawet, bym powiedział. Jeszcze jeden w dół. I dość ostro. Normalnie odwrócone, już poprawione. Tutaj też. Ten mechanizm mamy, to już mechanizmów nie musimy nic z nimi robić. Teraz przejdźmy tutaj do tego tyłu. Tam to zrobię trochę tak, delikatnie w górę, niedużo.
Jeszcze do środka, śmiało. Tutaj też delikatnie. Nawet można dalej sobie. Jest też taka ciekawostka, nie wiem czy ktoś, znaczy nie wiem czy wszyscy znają o to, że to, ale to jest zależne oczywiście od tego, który klawisz myszy mamy ustawiony, który po prostu zaznacza. Czyli jeżeli ja sobie tutaj na przykład w tym miejscu nacisnę ten vertex, a on jest aktywny, tak? To ja mam to ustawione u siebie na lewy przycisk myszy. Bodajże domyślnie, tak typowo blenderowo, jeżeli ściągniecie blendera już, jeżeli ściągniecie, przepraszam, blendera z strony oficjalnej i nie będziecie mieli żadnych plików właśnie ustawień programu, one się tam zapisują gdzieś na dysku C, to znaczy na dysku systemowym, więc domyślnie to jest prawy przycisk myszy, że prawym odbywa się zaznaczanie, tak jak ja teraz robię, a lewym znowu, jeżeli zaznaczymy, teraz na przykład przesuwam, jak mając wciśnięty ten klawisz, który jest aktywny, jak ja nacisnę drugi myszy, to ja wtedy anuluję to. To jest też bardzo, bardzo przydatna opcja, bo ułatwia trochę życie. Taka ciekawostka. Przejdźmy teraz jeszcze do skończenia tego elementu. I też dajmy to delikatnie, niedużo w górę. Teraz dopasujemy tutaj wielkość tego kabla, tego czegoś. Ale jeszcze tutaj minimalnie, tu już nie trzeba nic robić. Przejdźmy teraz do widoku lokalnego. Widok lokalny jest na klawiaturze numerycznej. Jest to znak dzielenia nad ósemką. To też tutaj chyba mamy gdzieś make local. O, jest make local. Czemu jest pod L? Być może są. Są jakieś dwa skróty. W każdym razie ja zawsze korzystam z tego właśnie znaku dzielenia. Co ja chciałem tutaj zrobić? Dodać trochę jakiegoś detalu. Powiedzmy i tak w ogóle tutaj też. W ten sposób. Jeszcze tutaj delikatnie do środka, delikatnie do góry, do środka i w dół. Nawet można dać dużo bardziej w dół. Oczywiście zamykamy remove doubles. Tutaj można zrobić to identycznie. Cóż możemy zrobić? Dajmy jeszcze tutaj po takim lopie, żeby odseparować jakby poprzez lopy, nie odseparować dosłownie tutaj narzędziem pod P, ale tylko żeby odseparować właśnie lopami te miejsca, gdzie mamy właśnie te już przejścia, tak? Czyli tu i tu. Teraz spróbujmy coś tu wymyślić, nie wiem. Powiedzmy, zrobimy tak. Spójrzmy na to jeszcze raz.
trochę za dużo. Nadal za dużo. I dodajmy jeszcze. Znaczy ja mówiłem tu odseparować, ale w tej chwili zmieniłem zdanie, bo może po prostu pociągnijmy to dotąd. Zobaczymy, czy to się w ogóle gra jest warta świeczki. To jest tak. I teraz spróbujmy użyć skrótu Alt plus S. Tak, ale jednak tutaj nie i tutaj też nie, więc tylko w tym miejscu zrobimy ten efekt. Coś takiego. Spokojnie sądzę, że to gdzieś tu wystarczy. I teraz w tym momencie, przepraszam, nie momencie, tylko miejscu, tutaj zróbmy też coś. Tylko musimy wiedzieć, jak to by było, żeby to było po środku. Czekajcie, wyjdźmy w ogóle stąd. Ja to chyba w ogóle zrobiłem na boku. To nic nie szkodzi, bo to i tak jest element, który można z łatwością obrócić, tylko trzeba kursor zmienić do właśnie do środka. Set origin to 3D kursor i tutaj jest 90 stopni, już jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. I teraz dodajmy tutaj sobie lupa, tego przesuńmy, zaznaczmy w ten sposób, inset pod i, prowadźmy tam jakieś 002, teraz jest, dajmy 002, no to teraz dajmy 04. I tak to tutaj sprytnie wsuńmy. Ten element teraz wydaje się wam kanciaty, ja rozumiem, ale tak jak wspomniałem wcześniej, ja do tego jeszcze przejdę w dalszej części tego, tej całej serii odnośnie właśnie subsurfa, bo nie chciałem tego robić z każdym elementem, bo to jest no, najpierw chcemy mieć całość, żeby wyglądała, a potem będziemy się bawić w dopieszczanie. Zresztą tak powinno się zawsze robić, a nie od razu, że tak powiem, na dzika każdy element robić pod subsurfa. Chociaż wiadomo, no to zależy od tego, co robimy. Akurat w tym modelu stwierdziłem, że nie będziemy tego robić od razu, tylko zrobimy to potem. Więc nie przejmujcie się, że ten element jest taki trochę low poly, jak ktoś wie, co to jest low poly, zależy kto ogląda. I zróbmy jeszcze tutaj ten, chociaż nie, ten kabel już nie zrobimy w tej części, zrobimy w części następnej, bo tutaj on nie jest taki najprostszy, trzeba go zrobić inaczej. I sądzę, jeszcze możemy tutaj chyba trochę sobie po... Oj, tu musimy odłączyć, bo to troszeczkę mniejsze jednak było. I sądzę również, że w ogóle spróbujmy trochę go zrobić średnicę mniejszą.
Tak, teraz jest chyba dużo lepiej, chociaż jest inaczej niż na koncepcie, ale o. Dobra, niech jest tak jak było, a może go tylko trochę wydłużmy. Chyba jest ok. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o część 12 tutoriala. Zapraszam na kolejną, gdzie zajmiemy się właśnie tym tutaj, jakby kablem. I chyba zrobimy też to oko w środku tutaj, ten element i jakieś tutaj takie elementy też pododajemy. I będziemy w zasadzie bardzo bliscy końca. Potem jeszcze zajmiemy się tą końcówką i zrobimy mirror naszej ręki na drugą stronę, ponieważ jest identyczna. Coś tam jeszcze pooglądamy naokoło, dodamy jakiś specjalny detal w różnych miejscach i model będzie gotowy do etapu rigowania. To tyle, zapraszam serdecznie na część kolejną.